Pobożność łączy, wiara łączy, bo jeden Bóg, jedna wiara, jeden Kościół, jeden chrzest. Jedno prawidło modlitwy, najświętszej ofiary, może przybrać wiele koszulek, tak byśmy powiedzieli. Ale koszula ma jeden cel, osłonić i dać ciepło. Na to jest. Pobożność łączy, wiara łączy i tylko ona. Jeśli nie ma wiary w jednego tego samego Boga, a innych nie ma, i nie ma dwóch, i nie ma, że Boga nie ma, Bóg jest. Pobożność łączy, wiara łączy, prawdziwie łączy. Pozornie łączy bezbożność. Bezbożność sama z siebie nie łączy. Ludzie bezbożni są między sobą podzieleni. Każdy o swoje walczy. Obojętni są do sobie. Bezbożność łączy ludzi, kiedy wobec nich staje pobożny. Bezbożni sobie wrodzy, sobie obojętni, sobie każdy w swoim domku jest, stają się w jednym momencie solidarność. Solidarność. Prawda o solidarności polskiej z 80. To jest ta prawda, która nam się już wyświetliła, którą przyjęliśmy. To nie jest solidarność ludzi pobożnych. Mimo, że tam księża chodzili do kościoła, do fabryk i ludzi rozgrzeszali. Bo jeżeli Polacy wtedy, w 80 roku, sprzeciwili się Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a nie sprzeciwili się socjalizmowi, do którego są bardzo przywiązani, to socjalizm jest wyrazem bezbożności. Bo to powszechne złodziejstwo jest i przyzwolenie na powszechne złodziejstwo dokonywane dzisiaj przez instytucje państwa. Grabież dokonywana przez instytucje państwa. Do jakiej organizacji przynależysz? Do mafii! A to instytucja państwa jest. I w wolnych chwilach chodzisz do kościoła. Którego? Bezbożność ludzi nie łączy. Bezbożność łączy wtedy, kiedy wobec bezbożnych staje świadek o prawdzie, o dobru. Wtedy się bezbożni łączą, tak jak tutaj. W jakich w życiu byłeś koalicjach? Gdzie się przyłączałeś? Gdzie się kierowało twoje pragnienie, chęć, potrzeba? I jak dzisiaj, kiedy znasz to prawidło, że jeżeli stanie wobec bezbożnych człowiek pobożny, to nagle trzeba się przeciwko temu pobożnemu sprzeciwić albo przyłączyć do niego, wtedy wrogów będzie się miało przeciwko sobie, a ty nie chcesz mieć wrogów. Ty nie lubisz, żeby ludzie byli wrogami. Więc jest najgorsze rozwiązanie, jakie istnieje, w pułapce którego jest wielu, wielu, wielu ludzi. Ja nie jestem po żadnej stronie, ani tu, ani tu, bo ja prawdy do końca nie wiem, nie wiemy do końca, jak to może być. I taka postawa, postawa użytecznego idioty jest zawsze postawą, która wystarcza i która wspiera zło. Dlaczego? Bo dobry i dobro nie może wykorzystać, nie może użyć tych środków, które wykorzysta zły, bezbożny dla realizacji swoich bezbożnych celów. Nie posłuży się kłamstwem, nie posłuży się manipulacją i każdym innym środkiem niedopuszczalnym moralnie. Człowiek bezbożny posłuży się. Bez trudności posłuży się.
W jakie koalicje w życiu wchodziłeś? W jakich jesteś dzisiaj? W rodzinie twojej jak jest? Rodzina jest zjednoczona pobożnością czy bezbożnością? I każdy z nas, kto się do mszy świętej w rycie rzymskim za łaską Bożą skłoni, idzie, rozpoznaje wiarę katolicką, katechizm, na mszę świętą zaczyna chodzić w rycie rzymskim, doświadcza, że jak do tej pory myślał, że żył w rodzinie pobożnej, to żyje w rodzinie bezbożników. A tam ciotunia, a tam wujaszek, a tam stryjeczek. O, to jeszcze to jest daleko, ale tam mamusia, tam tatuś, tam braciszek, tam siostrzeczka. Co łączyło? Bezbożność. Bezbożność. I nie ma takiego wydania tragicznego, jak tutaj, że matka napuszcza Bolesława, weź zabij Wacława, bo o królestwo idzie. O królestwo idzie. Ważny powód. Ale królestwa ziemskie są dla królestwa niebieskiego. I Pan Bóg miał receptę na królów dziewiców. Żeby spełniała się w tym świecie jego wola. Nie trzeba było Wacława zabijać, matusiu Wacława i Bolesława, z troski o królestwo. Pan Bóg rozwiązanie ma, znalazłby, dał. Trzeba tylko prawdziwie uszanować pobożność, czyli prawdę i miłość, nie czynić zamachu na nich. Przykład z mojej rodziny. Ostatni.